Cześć, zapraszam Cię na fragment mojej lekcji Fit Polskiego, czyli odchudzonego polskiego ze zbędnych treści, takich, które się w życiu po prostu nie przydają. Bo zobacz, dosyć dużo czasu na języku polskim poświęcamy na to, aby nauczyć się na przykład tego, czym jest partykuła, jak rozebrać zdanie logicznie i gramatycznie, ale niewiele wiemy na temat swoich talentów czy swoich pasji, nie potrafimy o tym opowiadać, a także nie zawsze potrafimy zbudować komunikat asertywny, który pomoże nam w takiej skutecznej komunikacji. Dlaczego ja dzisiaj żonglowałam? Nie tylko dlatego, żeby przykuć Twoją uwagę, ale także dlatego, aby pokazać Ci, od czego zaczynamy każde zajęcia Fit Polskiego, właśnie od żonglowania. Dlaczego? Dlatego, aby poszerzyć korę wzrokową. Naukowcy z Uniwersytetu w Regensburgu sprawdzali, co się dzieje z korą wzrokową, kiedy systematycznie żonglujemy, chociaż przez 7 dni. I co się okazało, że grupa badawcza, która została wzięta pod uwagę w tych właśnie badaniach MRI, czyli takich, w których jest wykorzystane obrazowanie mózgu, dowiedziono, że gdy żonglujemy systematycznie, chociaż te 7 dni, jak wspomniałam, to nasza kora wzrokowa powiększa się od 3 do 4%. A jeżeli chodzi o korę wzrokową, to jest to bardzo dużo. Jest to ogromny przyrost. O co chodzi z tą korą wzrokową? Otóż używamy jej codziennie do czytania, do notowania, do zapamiętywania obrazów, schematów. Zatem jeżeli zadbamy o to, aby ona była należycie rozbudowana, im więcej, tym lepiej, to wtedy będziemy szybciej czytać, szybciej zapisywać i szybciej zapamiętywać informacje, a co za tym idzie, nasza nauka też będzie skuteczniejsza. Poza żonglowaniem, na każdych zajęciach trenujemy także kreatywne myślenie, na przykład poprzez ćwiczenie pytajne. Wybierz jedną z kart. Powiedzmy, że już dokonałeś wyboru, wybrałeś żółtą. Pytanie. Co by było, gdybyśmy słyszeli i rozumieli mowę owadów? Zapraszam Cię do tego, abyś aktywnie wykonał to ćwiczenie. To znaczy, zatrzymaj sobie na moment ten film, przygotuj kartkę, długopis i napisz 10 odpowiedzi na to pytanie. Co by było, gdybyśmy słyszeli i rozumieli mowę owadów? Dokładnie teraz proszę Cię o to, żebyś to zrobił. Nie przejmuj się, jeżeli na początku Twój mózg będzie wypluwał same takie schematyczne jakieś odpowiedzi. Po kolejnych przykładach, które przyjdą Ci do głowy, każdy następny będzie jeszcze bardziej kreatywny i innowacyjny. Mam nadzieję, że te 10 przykładów już masz zapisanych. Jeśli nie, to możesz to zrobić trochę później. To jest ćwiczenie, które pozwala nam na wyzwolenie takiego lekkiego myślenia kreatywnego, które jest najbardziej twórcze w kolejnych czynnościach, jakie będziemy wykonywać. Nam to bardzo pomoże. I teraz bardzo ważne pytanie. Jak żonglować słowami, aby zostać zrozumianym? Pierwszy warunek jest taki, że warto zadbać o to, aby zostać słyszanym, usłyszanym. Jeżeli mówimy komunikaty takie, w których chwalimy kogoś, same pozytywy, no to o to nie trudno, ponieważ każdy z nas lubi takie informacje słyszeć. Natomiast co zrobić, gdy chcemy przekazać jakąś trudną treść? Jak zbudować taki komunikat? Sztuka dawania konstruktywnego feedbacku jest dosyć złożona i tutaj właśnie wchodzimy w temat mowy asertywnej. Jest to język, w zasadzie można powiedzieć, trochę obcy, tak jak każdy inny język, którego nie używamy na co dzień. Może Ci się wydawać na początku, to o czym będę dzisiaj mówiła, że jest to sztuczne, nienaturalne, że w zasadzie trudno to w ogóle będzie nawet wykrztusić z siebie i z trudem nam to przejdzie przez gardło. I tak na początku jest z każdym językiem, także z tym asertywnym. Zatem pogódź się z tym i postaraj się zrobić to w taki sposób najbardziej zjadliwy dla Ciebie w danej sytuacji. I zaraz Ci powiem, o co chodzi. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę kanapkę. Jeżeli chcemy przekazać odbiorcy, naszemu rozmówcy coś, co może być dla niego trudne do zjedzenia, to wsadzamy to do środka kanapki. Pierwszym składnikiem naszej kanapki będzie coś miłego, coś lekkiego. Tutaj mam właśnie taką
takie spód kanapki, poduszkę bardzo miłą w dotyku. I na początek jedziemy z emocją pozytywną. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kolegą, który właśnie powiedział swoje pierwsze przemówienie i chciałby od Was usłyszeć, jak było i jak Wy to odbieracie. Umówmy się, że pierwsze przemówienie nigdy nie jest idealne. Zatem na pewno pojawiło się coś, co chciałbyś powiedzieć, że było nie tak. I zazwyczaj nasz mózg działa w ten sposób, że taką informację chcemy podać jako pierwszą, ale wtedy już od razu wybudujemy mur pomiędzy nami a odbiorcą. Dzięki temu ta informacja nie zostanie odebrana w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Dlatego najpierw mówimy coś pozytywnego, ale tutaj zwracam uwagę na to, żeby nie pociskać jakichś banałów, które też od razu blokują nasz umysł i myślimy sobie, słysząc na przykład, no brawo, super, było elegancko, ekstra ci poszło, a my czujemy, że coś tam poszło jednak nie tak i myślimy sobie, no dobra, chce nas zbyć po prostu takim byle czym, tak naprawdę nas nie słuchał i my już później też nie słuchamy tego komunikatu. Zatem na przykład, stary, po mistrzowsku przykułeś uwagę słuchaczy. I tutaj dajemy już taki bardzo mocny, pozytywny ładunek emocjonalny. Mówimy coś jak najbardziej pozytywnego. W tym momencie mózg naszego słuchacza się otwiera, chciałby jeszcze czegoś więcej posłuchać. A tutaj już od razu dajemy taki hak, że po mistrzowsku przykuł uwagę słuchaczy. A więc jest konkret, dowód na to, że my słuchaliśmy tego. Ale wiemy, że nasz kolega po prostu tak się stresował, będąc na scenie, że jechał jak Katarynka i mówił po prostu za szybko i nie bardzo mogliśmy nawet złapać wątek, o co mu chodziło. Zatem teraz dajemy ten najważniejszy, o jaki nam chodzi, element informacji zwrotnej. To będzie ta złota poduszka, czyli coś, co tutaj będzie w zasadzie w tym komunikacie najważniejsze, czym powinien się zająć. Ona jest trochę ostra, ale dzięki temu, że jest na tej miękkiej, pluszowej i zaraz będzie też taką przykryta, będzie zjadliwa. I tutaj możemy powiedzieć na przykład coś takiego. Myślę, że następnym razem mógłbyś mówić trochę wolniej. Zauważ, że tutaj nie mówimy komunikatu takiego konkretnego, co zrobił źle. Nie oceniamy, tylko mówimy, co mógłby zrobić następnym razem lepiej. I tutaj znowu, od razu nasz słuchacz jest nastawiony na to, że następnym razem coś tam ma zrobić, a zatem my dajemy informację, że on następnym razem znowu podejmie to działanie i my wierzymy, że to będzie jeszcze lepsze. I dajemy konkretną radę, co mógłby zrobić, aby to było przygotowane lepiej. No i teraz czas na domknięcie kanapki, czyli znowu dajemy coś miłego i znowu konkretną, pozytywną jakąś informację. Zatem możemy powiedzieć tak. Powiedziałeś tyle wartościowych rzeczy, że super byłoby móc to zapamiętać. Wracamy trochę do tego komunikatu ze środka, tak żeby sobie o nim nie zapomniał. Ale podkreślamy też to, co mówiliśmy na początku, że to było ciekawe, że przykuł uwagę słuchaczy i fajnie byłoby, gdybyśmy potrafili z tego zapamiętać dużo rzeczy, ponieważ była to mowa wartościowa pod kątem merytorycznym, co dla kogoś, kto przygotowuje przemówienie, jest ogromnie ważne, że nie pociskał jakichś banałów, waty słownej, tylko po prostu powiedział rzeczy, dla których warto było go posłuchać, zatrzymać się i skupić na nim uwagę. Mam nadzieję, że taka kanapka Ci się spodobała i takie przygotowanie komunikatu będzie już teraz dla Ciebie łatwiejsze. Zauważ, że dzięki tej kanapce konstruujemy informację zwrotną, która nie stosuje takich zwyczajnych, utartych frazesów, nic ze sobą nie niosących, na przykład to było genialne, super to zrobiłeś i tyle, i w zasadzie pustka i hula wiatr, tylko są tam w niej ukryte takie haki, na których nasz odbiorca może zbudować coś jeszcze lepszego na przyszłość. Taka kanapka też jak najbardziej zacieśnia więzi między nami, ponieważ pokazuje, że my jesteśmy uważnymi słuchaczami. Zauważ, że
Już ten komunikat, o którym Ci dzisiaj powiedziałam, burzy trochę schemat tego, czym jest komunikacja asertywna. Założę się, daję 99% na to, że kiedy słyszysz komunikacja asertywna, myślisz sobie, że to jest przede wszystkim umiejętność mówienia nie. Otóż nie. To jest umiejętność na różnych płaszczyznach, ale takiej komunikacji, która poprawia relacje z odbiorcą. Zacieśnia więzi i pokazuje, że jesteśmy uważnymi słuchaczami, bo słuchanie w takiej komunikacji jest najważniejsze. Dlatego też mamy dwoje uszu, a jedne usta. I słowa mają ogromną moc. Mam nadzieję, że teraz dzięki temu przykładowi zobaczyłeś to jeszcze mocniej. Czas na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Mam dla Ciebie takie wyzwanie. Przygotuj jutro śniadanie dla swoich rodziców. Takie śniadanie do jedzenia. Coś pysznego. I to będzie już nie dość, że super niespodzianka dla nich, to też przygotujesz klimat i grunt do tego, aby podać kanapkę w formie komunikatu asertywnego. Pomyśl sobie, czy jest coś, co chciałbyś, aby Twoi rodzice wiedzieli, może trochę zmienili w komunikacji z Tobą, coś, co Ciebie w jakiś sposób denerwuje, ale chciałbyś to przekazać tak, by tych relacji nie zaburzać. Przykład. Mamo, dziękuję Ci, że tak o mnie dbasz i codziennie przypominasz mi o tym, abym wykonała zadanie domowe z każdego przedmiotu. Trochę źle się z tym czuję, kiedy przypominasz mi o tym codziennie. Wydaje mi się wtedy, że nie masz do mnie zaufania. Wiem, że mnie rozumiesz i cieszę się, że mogłam Ci o tym powiedzieć. Tak jak Ci powiedziałam na początku, może Ci się wydawać ten komunikat trochę sztuczny. Oczywiście to jest tylko przykład do przerobienia też na Twój język, z jakim rozmawiasz z rodzicami. Ale chodzi tutaj o zasadę, o to, żebyśmy potrafili tę informację trudną, którą chcemy przekazać drugiej stronie, włożyć w takie opakowanie, dzięki któremu będziemy zrozumiani. Zatem mam nadzieję, że to wyzwanie podejmiesz i dasz mi znać, jak Ci poszło. Natomiast na koniec naszego dzisiejszego krótkiego spotkania chciałabym Ci przeczytać bardzo krótki wiersz Wisławy Szymborskiej, który pokazuje, jak ogromną moc mają słowa i co w sobie zamykają. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotykać częściej i że będziesz uczestniczył z moimi uczniami, którzy już są na kursie Fit Polskiego, w takich zajęciach, które pomogą Ci nabyć takiego sprawnego języka polskiego, Fit Polskiego, który podniesie jakość Twojego codziennego życia, komunikacji międzyludzkiej i tego, aby być po prostu skutecznym w tym, co robimy. Pokażę Ci też, że język polski to jest naprawdę język, który i literatura, która dotyka codzienności i która nie jest oderwana od rzeczywistości, w której żyjemy, ale ją tworzy. I dzięki temu, że ją rozumiemy, to tworzymy lepszą rzeczywistość. Dlatego, że język jest obrazem naszego świata. To jest zdanie, które jest dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że kiedyś dla Ciebie także się stanie istotne. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, na jakiej zasadzie nasze zajęcia się odbywają i też jaki jest program tego kursu, zapraszam Cię do przeczytania wszystkich informacji w opisie tego filmu, do kontaktu ze mną i do zobaczenia następnym razem.